20 lutego do Polski przybędzie prezydent USA Joe Biden. Amerykański przywódca będzie m.in. współgospodarzem szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Warszawie. To już oficjalna wiadomość. Od 20 do 22 lutego prezydent Biden przyjedzie do Polski. Spotka się z prezydentem Polski Dudą w celu omówienia naszej współpracy dwustronnej, a także naszych wspólnych wysiłków na rzecz wsparcia Ukrainy i wzmocnienia NATO. Joe Biden będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy oczywiście będą dotyczyły spraw natury bezpieczeństwa, ale także spraw, które są dzisiaj na agendzie stosunków polsko-amerykańskich. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreśla, że to ważna wizyta. Stany Zjednoczone są bowiem gwarantem bezpieczeństwa i stabilności całego regionu euroatlantyckiego. Joe Biden ma wygłosić przemówienie do nas Polaków. Amerykański przywódca chce podkreślić nasze zaangażowanie w pomoc Ukrainie. To wystąpienie, jak wskazują nasi amerykańscy sojusznicy, będzie dotyczyło oczywiście także szerszej tematyki architektury bezpieczeństwa całego regionu. Joe Biden będzie także współgospodarzem szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Warszawie. Tutaj w Warszawie spotkają się liderzy Polski, Stanów Zjednoczonych, ale także wszystkich państw wschodniej flanki NATO, od państw bałtyckich przez państwa południa, aż po Rumunię i Bułgarię. To pokazuje pozycję naszej ojczyzny wśród państw regionu. Pokazuje to, że dziś Polska staje się takim centrum dyplomatycznym, centrum dyskusji o tym, co jako NATO, co jako wschodnia flanka NATO, co jako sojusznicy możemy zaradzić na te wyzwania natury bezpieczeństwa. Oczekiwania wobec Stanów Zjednoczonych są dziś bardzo konkretne, wskazuje były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Oczekujemy od wielu mocarstw, szczególnie od Stanów Zjednoczonych, że to będzie kolejny pakiet pomocy, być może decyzję o dostarczeniu rakiet bądź pocisków artyleryjskich dalszego zasięgu, które pozwoliłyby Ukraińcom odciąć Rosjan od zaplecza i uderzyć w ich zgrupowania po rosyjskiej stronie granicy. Polska robi naprawdę dużo w kwestii dozbrajania Ukrainy. To nasz kraj stał się liderem tzw. pancernej koalicji państw, które przekażą Ukrainie czołgi. Dzięki nam do naszych wschodnich sąsiadów trafią także rakiety Patriot. Polska zabiegała także, aby Ukraina uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej. Polska po prostu przez ostatnie miesiące udowodniła, że jest partnerem, że jest sojusznikiem, że jest aktywna także i w pewnym sensie w proponowaniu, kreowaniu rozwiązań. Przedstawiciele naszych władz cały czas prowadzą ofensywę dyplomatyczną w tej sprawie. Najbliższy czas będzie niezwykle istotny dla naszego bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Andrzej Duda. Dlatego w nadchodzącym tygodniu spotkam się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO, w Londynie z naszymi brytyjskimi sojusznikami, a w Monachium z wieloma światowymi przywódcami podczas najważniejszej konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Europie. Teraz najczęściej pada pytanie, czy Zachód zdecyduje się przekazać Ukrainie samoloty bojowe. To jest decyzją bardzo poważną i nie jest dla nas decyzją łatwą. Polska ma niespełna 50 samolotów F-16, a to stanowczo za mało, przekonywał prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla BBC. Polski prezydent wskazywał, że decyzja o wysłaniu samolotów musi być podjęta wspólnie przez sojuszników. Samoloty bojowe, takie jak F-16, wymagają bardzo poważnych potrzeb w zakresie konserwacji, więc nie jest to tylko kwestia ich wysłania na Ukrainę. Swoich 12 MiG-29 chce odpłatnie przekazać Ukraińcom Słowacja. Po prostu nie jesteśmy już w stanie korzystać z tych maszyn. Dlaczego więc nie dać ich tam, gdzie mogą ratować ludzkie życie i dostać w zamian pieniądze? Mówił minister obrony Słowacji. Środki za przekazanie samolotów miałyby pochodzić z unijnego budżetu. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.